pierwsze, za chwileczkę Państwo zobaczycie publiczne przedszkole numer 1 w Wieluniu. 10 przedszkoli, w tym 4 wieluńskie oraz oddziały przy szkołach podstawowych w Masłowicach, Gaszynie, Sieńcu, Niedzielsku, Kurowie i Rudzie wzięło udział w 8. turnieju wiedzy komunikacyjnej. 60 uczestników miało do pokonania 5 konkurencji, w których trzeba było wykazać się znajomością przepisów o ruchu drogowym oraz sprawnością fizyczną. W tym roku 6, zresztą jak zawsze, jak w każdym roku 6. Powiem szczerze, że uczyły się pilnie, no i będziemy mieli wytrawnych użytkowników drogi. Dobrze znają przepisy ruchu drogowego. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobrze są przygotowani. Dobrze przygotowani. A jak wam dzisiaj idzie? No myślę, że dobrze. Stanowiło największą trudność. Stres. Ta powierzchnia, duża sala, nasza oczywiście jest mniejszych rozmiarów i tylko to, nic nie stanowi innej bariery. Bariery nie ma. Dobrze znasz przepisy ruchu drogowego? Tak. A na jakim świetle przechodzimy? Na zielonym. Jestem szczerze mówiąc pierwszy raz, ale bardzo mi się podoba. Bardzo fajne, dzieci się super bawią, czekają też różne nagrody. Jest stres? Znaczy, troszkę pewnie był na początku, ale myślę, że już im przeszło. Trudne zadania? No, z niektórymi miałam problem, szczerze mówiąc, żeby ich nauczyć, ale myślę, że i dobrze wszystko wyszło. Jesteśmy bardzo zadowoleni, emocje w nas aż kipią, że tak powiem. Cieszymy się. Jak wam dzisiaj idzie? Bardzo dobrze. Zadania trudne? Zadania trudne, dzieciaczki? Trudne zadania? Trochę. Mówią, że trochę trudne, ale dajemy radę. Mi się podoba najbardziej jazda motorkami. A tobie? To samo. Jeszcze jak biegliśmy po puzzle. Sporą atrakcją i urozmaiceniem imprezy były występy artystyczne w wykonaniu 5-latków z przedszkola numer 3. Wiele emocji wśród publiczności wzbudziło strzelanie do bramki, której na zmianę broniły maskotki imprezy, policyjny sygnałek oraz czarny kot. Umiejętności radzenia sobie z piłką na boisku prezentowali m.in. opiekunowie przedszkolaków, komendant policji, burmistrz naszego miasta oraz dyrektor przedszkola numer 3, który jest organizatorem. Myślę, że chyba ta ostatnia konkurencja, czyli jazda na tym motorku, znajomość znaków drogowych, no i również znajomość sygnalizatora świetlnego. Ta konkurencja jest chyba najtrudniejsza, ale w tym roku jako nagrody właśnie są motorki, więc myślę, że na przyszły rok wszystkie dzieci już będą umiały dobrze na tym motorku się poruszać, po prostu wyćwiczą dobrze tą konkurencję. Ta tematyka jest dzieciom bliska, dlatego że takie spotkania z policjantami my organizujemy kilka razy w roku. Organizujemy konkursy plastyczne dla dzieci. No i oprócz tego dodatkowym taką dużą imprezą jest turniej. 8. turniej wiedzy komunikacyjnej Zielone Światło dla Przedszkolaka zakończył się zwycięstwem wszystkich drużyn przedszkolnych, które otrzymały w nagrodę medale, dyplomy i zabawki.